We wczorajszym raporcie mówiliśmy o hojności Urzędu Marszałkowskiego, który chce przekazać Wojewódzki Specjalistyczny Szpital nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju miastu. Prezydent Jastrzębia pukał się w czoło po otrzymaniu tej oferty i oczywiście odmówił. Co skłoniło jednak wicemarszałka do podjęcia tak absurdalnej decyzji? Wypytywaliśmy dziś u źródła, czyli w Urzędzie Marszałkowskim. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dziś chyba zasługuje na miano kukułczego jaja. Marszałek chce się go pozbyć i zamierza go podarować miastu. Jednak wczoraj podczas oficjalnej konferencji prasowej prezydent Jastrzębia Marian Janecki stanowczo podziękował za ten niechciany bądź co bądź prezent. Także odpowiedź moja, prezydenta miasta, będzie grzeczna, ale jednoznaczna. Jak się okazuje, takich kukułczych jaj może być więcej. Przekazanie Wojewódzkiego Szpitala Miastu, na którego terenie ów się znajduje, to bowiem najnowszy pomysł wicemarszałka śląskiego na odciążenie budżetu. I jak przyznała dziś w rozmowie telefonicznej rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego, to pierwsza taka propozycja skierowana do samorządu. Skąd zrodził się jednak pomysł na wystosowanie takich propozycji? Jak tłumaczy Aleksandra Marzyńska z Urzędu Marszałkowskiego, Jastrzębie-Zdrój nie ma własnego szpitala, a powinien. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jednym z zadań gminnych, własnej gminy, jest to, aby zapewnić zbiorowe potrzeby wspólnoty, między innymi to w zakresie ochrony zdrowia. Jeśli chodzi o Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębie-Zdrój nie posiada miejskiego szpitala, posiada ten wojewódzki na swoim terenie. Wojewódzki Szpital w Jastrzębiu przyjmuje najwięcej pacjentów właśnie z tego miasta, bo jest to aż 87%, wylicza dalej rzeczniczka urzędu. W związku z tym marszałek zwrócił się do prezydenta miasta o rozważenie możliwości zawarcia pewnego porozumienia w sprawie powierzenia realizacji tego wskazanego zadania publicznego w zakresie właśnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Jak przekonują w Katowicach, gdyby miasto zdecydowało się na porozumienie, wówczas pacjenci mogliby skorzystać z jeszcze ciekawszej oferty leczenia. Jak dokładnie miałoby więc funkcjonować owe porozumienie, tego w Urzędzie Marszałkowskim jeszcze nie wiedzą. Jednak prezydent Jastrzębia sceptycznie podchodził do tego zagadnienia, mówiąc wczoraj wprost. Ta propozycja, ona by, i to chciałbym wyraźnie powiedzieć, ona by zmierzała w tym kierunku, że ten szpital byłby z biegiem czasu przekształcany w szpital powiatowy, a więc ze skutkiem negatywnym dla mieszkańców i pacjentów z naszego miasta i z okolic. Jak przyznała rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego, podobną propozycję przejęcia Wojewódzkiego Szpitala otrzyma wkrótce Rybnik, a zapewne i inne miasta. Utrzymanie 48 szpitali jest dla kasy województwa ogromnym wysiłkiem finansowym, przyznają urzędnicy w Katowicach.